siema, siema, hejos, jadę po Sławasa, jedziemy na górną grupę i przy okazji chcę go wrobić w sterowanie właśnie busem. Udam po prostu, że nie wiem, chory jestem, noga mi boli, nie wiem, coś wymyślę na miejscu. No i też niespodziankę mam na busie, bo spakowałem betę i małego kłada. Nie wiem, czy zmieści się maszyna Sławasa. Będą mi obyszły. Ciekawe, jak on go tam upcha. Siema Sławas! Witamy, witamy! Siema, siema. O, twoja bryczka elegancka dzisiaj, widzę. Umyta jak zawsze. Jak co? Dzień dobry! Dzień dobry! I co to, gwizda, trąbi? Co to świeci, robi? Świeci, gwizda, trąbi, syka. Siema! Jak chcesz to montować? No, zaraz będziesz kombinował ze mną. Wszedł. Będę pomógł. Ale tam jest dużo drewna. Tak, ostatnio walczyliśmy. Nie mogliśmy nic znaleźć, nie? Nie wiem, z czym walczysz, Sławas. Na razie Kajosa wystawiliśmy. Sławas teraz będzie kombinował. Na 5 sposobów. Teraz co tu wymyśleć, że mam kontuzję, że nie mogę prowadzić. Tak już zaczęła mnie noga nawet boleć. Co tak się krzątasz? Bo najważniejszą torbę zostawiam na koniec, żeby nie zapomnieć. Aha, że chyba żeby zapomnieć. Dobra, pakujemy, nie ma czasu, Sławas, lecimy. Ej, trzeba go spiąć. No, żeby nie wyfrunął. On sam nawet jedzie do środka. Teraz udam. 3, 4. Ała, moja noga. Ale się załatwiłem. Czym załatwiłeś się? No przecież. Wszystko? O kurwa! Nie mogę, ty, sprzęgła nie mogę wdusić. Ale jaja. Ty, no tak mi przeskoczyło coś. Będziesz prowadził? Mogę prowadzić, no nie widzę problemu. Dobra. To zamieniamy się. Ała! Ała! Ja nie mam prawka przy sobie, ale... Ale nie trzeba mieć prawa jazdy przy sobie. Jakiś dokument musisz mieć, albo dowód prawko, nie? Nie. Tak. Jaką pogodę jedziemy, chujową? Na enduro jedziemy, nie? Przecież. To jest najlepsza pogoda przecież. Kuba to by normalnie po królestwa dał, żeby jechać. A nie może. Elektronicznie się reguluje fotele. W tym modelu. No wiem. No. Nie zauważyłeś, że elektronicznie właśnie tak... przesunąłem rękę? No tak, tak. To jest najlepszy model Peugeota. Boxer. Czasami silnik wali błotem, no. O, jeszcze telefony. Od widzów chyba. Jesteśmy obcy. Muszę mieć maskę. Prawie jak rodzina, ale nie. O, przestał buczeć. To nie są obroty silnika. To buczenie, nie wiemy co to jest. Bus dostaje takiej wibracji. Widzisz? Jest dobrze. To teraz co, stajemy na kawę, tankujemy paliwo. Chłopaki już tam się szykują, Moira nie dojedzie, pisał. Czaki, gdzie ty jesteś? Jeszcze kupię tego, wiesz co, nie? Ten dynks. Cheese.
No otworzyłem sobie drzwi i się zamkły. No, takie chamstwo drzwiowe. Czekaj, nie startuj, nie startuj. Gdzie w lewo? Gdzie? No w lewo. I ten mu mówi w lewo, a ten jedzie w prawo. Ale, tak, ja. Ale jest i zakręcony jednak. Ale tu pogoda bajer jest. Nie wiem co wpisałem. Nie? Jednak dobrze jedziemy. Sława zmówi. Nie inaczej. Jesteśmy już, dojechaliśmy. Górna grupa. Grudziądz. Legalna miejscówka. A tam jeszcze lód jest patrz w dole. Zamarznięty. Teraz obczajamy, czy ktoś przyjechał, wbił. Dla pierwszego widza mamy leżaczek, żeby sobie mógł usiąść, obserwować. Leżak hard enduro. .pl. Nie ma Kuby, to ja muszę. O, już słyszę kogoś. Derby senda dzisiaj będzie, ale kto jeszcze? Tego nie wiem. Słyszę gdzieś. Od drugiej strony, tam się grało. Tam są. O, tu koń był. Kupę zrobił. I są. No. Ale jaja. A to tylko bleku. A może wiesz, może jestem zamaskowany, wiesz? Zamaskowany człowiek. Tajniak teraz pojechał i kumpli ostrzega. Słuchajcie, jest tam gościu i nagrywa. No. A już pocichły motory. Ale zrobiłem zadymę. W razie czego pozdrawiam was, nie chciałem was wystraszyć. W każdym razie musicie wiedzieć, że na YouTubach jest jeden tylko wariat, co nagrywa. Sława, wystraszyłem ich, zobaczyli kamerę i uciekli. Co? Spłoszyli się, zobaczyli kamerę i zwiali. Gotowy? Ready? Ready? Ready to race. Ready? Pokaż, jak teraz twój KTM chodzi. Pochwal się wszystkim. Ty masz jeszcze metki, ty, z cenami. Ale kurczaczek jest. Kurczaczek. Thank you.
tam ktoś pali. O, chładzisz pierwszy. Jak tam? W porządku. Dużo was jest? Nie, dwóch. Dwóch? Miało być więcej, ale jak każdy zobaczył pogodę, to jest deszcze, to zrobić. To nie chciało się? Nie. O, patrz, jedzie kurwa rzecz. Pijemem na końcu. Jadę się trochę rozgrzać. Nagraj TM-a, będzie kurwa jeden więcej w Polsce nagrany. Co nagrać? Nagraj TM-a i będzie jeden więcej w Polsce nagrany. Ale to motocykl, tak? No. A przyjedzie tu? Ostatni tam jeździ. Widzisz ten świecący taki? Aha. Żółty, biało-niebieski. Znaczy motor. Powrót na betę. Powrót na betę. To jest Władysław. Rozjebał się? Nie. Odpoczywa. Ale ile można jeździć kładem?
No zgadza się. No, a co ty myślałeś, że... Nie, to bym był... Bym zachorował. Nie da rady. Co, tu jeździcie? Co? Tu jeździcie? To możemy jechać tam, bo tu od chuja ludzi. No to chodźcie tam trochę. Ja dopiero co zacząłem, muszę się rozgrzać. Tam jeszcze się... jeździliśmy jako bierzesz, nie? Co? Byliśmy tam, nie? Byliście już. No. Zawsze. Tylko u góry, nie? To jak? No dobrze, dopiero co się wjeżdżam. No ja to przyjechałem, kurde, po długiej przejeździe. No, a potem tam do nas podjedziesz? No, blisko będziemy mieli. To trochę tu... Gdzie? Co? A kład gdzie? Wiesz, co? Kład. No, musiałem przesiąść się, wiesz? A nie masz? Bo, nie, 110 mam. Przetestujesz 110, chcesz? A ja bym chciał zrobić odcinek o twoim sprzęcie, żebyś tak opowiedział. No i wybrałem. Bo widzowie się domagają. Co? Odcinka. Tak. Jeszcze takie rozjeżdżone, nie? No, takie jest mokry i taki jeszcze twardy. Dobra, podjeżdżam tu parę, żeby nie zapomnieć. Mmm.
odjechany. Czyli dawno nie wjeżdżałem motocyklem, ale jaja. No tak to jest. Trzeba powtórkę zrobić. To się zdziwiłem. Drętwy jestem, moja noga złamana. O ja cię. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.